24 tony jest to ciągnąć. To już jest moja ostatnia odezwa do Was, do Polaków. Ja już przez 3 lata, od 2018 roku wzywam Was do pokoju i apokalipsy. Tłumaczę Wam, baranki, że to jest jedyny ratunek dla Polski. Przesilenie letnie 2023 roku w czerwcu jest ostatnim terminem, kiedy możemy zrobić pokojową apokalipsę. To jest całkowicie ruch oddolny, niezależny od nikogo z tych obecnych rządzących tak zwanych. Jest to jedyny ratunek. Jeżeli obudzicie się i zrozumiecie, że rządy, które obecne są, to są rządy agenturalne. Widzicie, Polska tak się składa, że jest bardzo bogatym krajem zasoby surowcowe ziemi, zasoby naturalne, opalne. To wiedziano już przed II wojną światową, dlatego że rząd II RP, który już wtedy był naszpikowany agenturą wrogą, przeprowadził badania i było to udokumentowane. Także wiedział o tym Watykan, wiedział o tym City of London, wiedzieli o tym White House, ten Stanów Zjednoczonych, wiedziało to KGB, tak? Czyli to żydowsko-ruskie stronnictwo, które obecnie zrobiło Wam wojnę, Wam, Ukraińcom i Rosjanom zrobiło wojnę na Ukrainie. Ja już 2 lata temu ostrzegałem Was, że zrobili nam COVID-a i mogą zrobić nam wojnę konwencjonalną, dużą wojnę. I zrobili to. Zrobili to. Teraz tylko czekać, jak wciągną Polskę, zderzak tego naszego sojusznika, któremu tak ufacie, do wojny. No kochani, jakie my mamy, jakie wy, młodzi Polacy, tam 20, 30, 40-letni, jakie wy macie perspektywy? Dostaniecie bilet do wojska, ustawią was w szeregu, dostaniecie pukawkę i najprawdopodobniej kulkę w łeb. Co wy wolicie? Taki scenariusz? Czy robimy pokojową apokalipsę i jedziemy do Rzymu, do papieża Bergoglio, póki jeszcze żyje, póki jeszcze jest? Bo jak on się przekręci, jak on odejdzie, ten diabeł wcielony, to już będzie pozamiatany. Co zrobił Kościół i Żydokomuna w 1989 roku? No zrobili okrągły stół i ostatni rozbiór Polski. Pozamykali zakłady, pozwalniali ludzi, a wy Polacy na szczaw i jak króliki latajcie sobie po Europie, szukajcie roboty, tak? To zrobili. A to, co było bardziej opłacalne, to przejęli albo sprzedali za grosze, za łapówkę. Andrzej Lepper powiedział to w Sejmie. Kto, co i za ile. Do tego go zamordowano. Zamordowali. Nie miejcie, kochani, złudzeń. Te obecne rządy to nie są żadne rządy. Są chyba że nazwiemy je rządami okupacyjnymi. Jest apel, kochani. Naprawdę mamy ludzi wykształconych, inżynierów, informatyków, przedsiębiorców, biznesmenów, którzy są kumaci. No kochani, nie jesteście głupi. Naród polski w narodowych testach IQ zajmuje 13 miejsce. Żydzi dopiero 33. Jakim cudem oni obstawiają cały Deep State? Jakim cudem najbogatszymi ludźmi na świecie zostaje jakiś Elon Musk, Bill Gates, Bezos, Zuckerberg? Sprawdźcie sobie wszystko to. To jest wszystko synagoga, kochani. A dlaczego? No bo oni stworzyli nam religię po to, żeby nas podbić, chrześcijaństwo. I oni mają garaż w CIA. My Polacy nie mamy garażu w CIA. Nie możemy spiskować, musimy iść grać w otwarte karty. Ale musimy zagrać. Musimy zaufać Bogu, musicie poznać, kim i czym jest prawdziwy Bóg, bo Bóg jest cały czas. Cały czas nam świeci tutaj pięknie. Ładne lato było tego roku, co? Ostrzegałem też Was, że globalnie będzie bardzo gorąco. W tym roku. Dlatego nie planowałem żadnego wyjazdu.
kochani, to jest jedyna szansa dla naszego narodu, dla naszych dzieci, następnych pokoleń. Chcecie, żeby nas depopulowano, a tych, co zostaną, żeby puszczono z torbami? Pójdziemy wszyscy z torbami. Więc apel też do was, przedsiębiorcy. Kochani, jak Polacy będą zasobni, jak będą bogaci, to wam się będzie lepiej biznes kręcił. Nie miejcie za złe, że jakiś głupek dostanie, tak samo jak ktoś mądry dostanie, zostanie uwłaszczony. Ten głupi wyda pieniądze zaraz. To już jest udowodnione w przypadku, nie wiem, totolotka, tak? Ci, którzy nagle spada manna z nieba, po prostu wydają te pieniądze. I to jest dobrze, bo te pieniądze pójdą w obieg i napędzą naszą gospodarkę. Ale musimy mieć zaczepienie, zamocowanie u Boga. Obecna religia jest religią żydowską i ona nie ma umocowania u Boga. Żydowska księga Genezis jest fałszywa. Po to jest to szkolenie 4-godzinne z fundamentu stworzenia i logiki, abyście to zrozumieli. Tu musicie sobie poukładać. Bo ja do Rzymu nie pojadę z ludźmi nieprzeszkolonymi, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Dajcie sobie spokój ze wszelkimi zbawicielami. Te ruchy wam nic nie dają, nie dają wam żadnego rozwiązania. Obiecują wam gruszki na wierzbie. A wszystko i tak się kręci w systemie, który już jest od dawna, zanim się urodziliście. Zanim ja się urodziłem, wy, a nawet nasi rodzice. Historia jest bardzo zakłamana. Widzicie, nie wiem, czy to przypadek, czy zrządzenie losu, czy Bóg. Interpretujcie sobie tak, jak chcecie. Ale mój pradziadek już pracował w Niemczech, jeździł do pracy, żeby zarobić pieniądze na utrzymanie rodziny przed II wojną światową. I tak się składa, że siedział w tym samym czasie za inne przewinienie. Tam Ukraińcy zaczepiali Polaków i on ich trochę pogonił. I dostał niewielki wyrok. I siedział właśnie w tym samym czasie, w którym siedział Piłsudski. Piłsudski był agentem niemieckich Żydów. Otwórzcie oczy, zacznijcie myśleć. Wojtyła Kac był fałszywym prorokiem. To Wojtyła Kac nam wprowadził, umocował całą tą agenturę, która już była za komuny. Umocował nam w urzędach, w ministerstwach, w rządzie. Także dajcie sobie, kochani, spokój z petycjami, z odezwami, z marszami. Marsz 11 listopada, co to jest za marsz niepodległości? Polska jest krajem podbity. Kiedy to do was dotrze? Jesteśmy podbici i zniewoleni. Jeszcze dodatkowo. A najbardziej przez religię. Właśnie po to jest ten kurs i szkolenie z fundamentu stworzenia i logiki, abyście to zrozumieli. Podaję wam receptę na ratunek. Na ratunek dla siebie i dla swoich rodzin. Trzeba przeprowadzić pokojową apokalipsę. Trzeba was przeszkolić i musimy jechać w dużej grupie, około 140 tysięcy osób, do Rzymu. Musimy to zrobić własnym sumptem. Nikt na nas nie wyłoży pieniądze, nikt za nikogo nie wyłoży pieniądze. Wy musicie zrozumieć, że to jest jedyny ratunek dla Polski, dla Polaków, dla narodu polskiego i Europy w konsekwencji. Trzeba przeznaczyć troszkę środków na... Obawiam się, że stadionu, sami wiecie, jakie są układy, na przykład we Wrocławiu, jestem okolice Wrocławia, a już na Narodowym na przykład tak samo, to nie wynajmą nam na tą imprezę religijną stadionu. Najprawdopodobniej nie wynajmą. Ale gdyby tak, to trzeba będzie opłacić stadion, trzeba będzie opłacić firmę, która pomoże zorganizować takie duże przedsięwzięcie. To nie jest tak, że kochani, to się wszystko za darmo ktoś cokolwiek dla mnie zrobi. Co wy myślicie? Czy ja pójdę i powiem, no dajcie mi stadion na 2 dni? Nikt mi nie da. Musimy wyłożyć troszeczkę środków swoich, tak samo ja, jak i wy, żeby uratować naród polski i odzyskać zasoby ziemi, bo ten rząd już sprzedaje, już je powoli za kulisami sprzedaje. Wy się dowiecie dopiero po czasie. Ja nie mam żadnych układów z rządem, nie jestem w żadnej partii. Dlatego ja tylko widzę to, co do mnie dociera. Widzę ich ruchy. Zrobili COVID, zrobią wam wojnę, nam, Polakom. Splątają nas wojnę z Rosją. I co, dostaniecie bilet do wojska i co? Macie taką perspektywę? Albo robimy pokojową apokalipsę. I wybieramy nowy rząd.
To jest wszystko do zrobienia. Z Bogiem, który jest największą siłą w Układzie Słonecznym, to wszystko jest do zrobienia. Tylko wy musicie zacząć wierzyć i ufać. I myśleć. I sprawdzać, kto jest kto. Kto was zwodzi już od tylu lat. Watykan was oszukał wielokrotnie. Watykan to jest korporacja żydowska. To jest religia założona przez Żydów celem podboju gojów Europy od wewnątrz. Rozumiecie? Także żaden ksiądz wam nie pomoże tutaj. Żadne bajeczki o Jezusie, Maryi i tak dalej wam nie pomogą. Ksiądz ewentualnie może was zakopać do grobu. Tylko tyle potrafi. I jakiś wersecik z Biblii wam tej żydowskiej przeczytać. To wszystko. Kochani, możemy być bardzo bogatym i zasobnym narodem. W Europie będą się z nami liczyli. Będziemy kimś. Ale jeżeli pójdziecie inną drogą, to stracicie wszystko. Pamiętajcie, że ja was ostrzegałem. Ja daję wam rozwiązanie. Dobrze by było, gdyby to było takie uwłaszczenie przynajmniej na wzór norweski. Większość z was się interesuje trochę światem, biznesem, gdzie żyje i tak dalej. Kosmosem, uniwersum, Układem Słonecznym. Widzicie, okultyści wmawiają wam, że ropa naftowa powstała ze zdechłych zwierzątek. Jest to nieprawda. Jest to nieprawda. Wszystkie pierwiastki Bóg stworzył w procesie, w akcie stworzenia. Żeby to zrozumieć, trzeba poznać troszeczkę fizyki. Troszeczkę astrologii. Nie trzeba być fizykiem jądrowym, nie trzeba być astrofizykiem. To jest wszystko do ogarnięcia przez zwykłego człowieka. Tak? Przecież nie jesteście głupi, nie jesteśmy głupim narodem. I co myślicie, że co, w pojedynkę wygracie? Nie wygracie, to jest cywilizacja, to jest gra zespołowa. Nikt, to, choćby, nie wiem, mistrzem świata czy galaktyki nie wygra ze słabą żydowską drużyną. Rozumiecie? Ja jestem sam, ja was potrzebuję. A wy potrzebujecie mnie. Trzeba przeznaczyć troszeczkę, to jest wyjazd, kwestia, nie wiem, wyjazdu do Chorwacji czy do Hiszpanii. Też jeździcie na wczasy. I co, co macie z tego, że tylko wasze gały coś tam zobaczą, a większość i tak nie rozumiecie, co widzicie, bo nie znacie historii. Nie znacie prawdziwej historii. Ja też jej jeszcze nie znam, bo jest bardzo zagmatwana. Ale już znam na tyle, że wiem, którędy was poprowadzić do wyzwolenia. Rozumiecie? Nie liczcie na zbawicieli tych z YouTube, bo to wszystko ma gdzieś tam umocowanie. No może nie wszyscy, może są tam tacy spontaniczni, szczerzy i otwarci, ale nie dają żadnego rozwiązania dla nas, dla Polski. Kochani, to jest mniej więcej 2 miliony dolarów, majątek 2 miliony dolarów na każdego Polaka. Na dziecko, na starca, na mężczyznę, na kobietę. Za te pieniądze oni są w stanie. Ci kryminaliści z CIA i z Vatican City są w stanie nas po prostu wymordować. No tak. I robią to cały czas. Mały róg bestii stoi na placu Vatican City, a duży róg bestii stoi przed Kapitolem w Izraelu. Tam od góry są wszyscy ugadani. Wy nie liczycie, że wam Putin pomoże, czy ktokolwiek wam pomoże. To było wszystko przygotowane. Tak więc zrozumcie tą sytuację. Jest parę osób na YouTube, które was ostrzega o tym. Ostrzega was o tym, że jesteśmy niewolnikami, a skończymy jak totalne dziady. Rozumiecie? Świat będzie się z nas śmiał. Bo nawet tych inteligentnych, czy informatyków, czy inżynierów wykorzystają, a później kopną was w dupę. I tak samo jest w wojsku. Sprawdźcie sobie, jak żyją weterani w Stanach Zjednoczonych. Większość śpi pod mostem. Myślicie, że Żyd będzie się o was martwił? Emeryturę wam da? Puknijcie się w łeb, kochani. Musimy zrobić pokojową apokalipsę. Musimy się zebrać i ustalić pewne rzeczy. Odrzucić swoje ego, swoje jakieś tam nie wiadomo co i pójść tą drogą, którą ja wam wskazuję. To jest jedyny ratunek, pewny. Jeżeli pójdziecie za mną, to jest pewny ratunek. Dla Polski. Dla nas, dla następnych pokoleń. Rozumiecie? Zastanawiam się, jak to zrobić jeszcze. Ja jestem z województwa dolnośląskiego.
Mam kanał na YouTube. O dziwo, blokowali mnie przez 2 lata. Teraz mnie nie blokują. Widocznie są już tak pewni siebie i zaawansowani, że a być może ten kanał może zniknąć jutro, pojutrze. Usunęli mi w każdym razie tłumaczenie jednego filmu. Widocznie nie chcieli, żeby było po angielsku, więc usunęli. Usunęli mi tłumaczenie. Kochani admini czy administratorzy tych portali mogą robić co chcą. Co wy myślicie? Co będziecie jak te dziady liczyć na jakąś monetyzację? Prosić się o pieniądze? Albo prosić ten zubożały naród polski o datki? Dajcie spokój. Kochani, spójrzcie jak wszystko idzie do góry. To jest celowo zrobione. Wojna nie jest powodem tego, że drożeje opał, drożeje węgiel i ceny idą do góry. Jest inflacja. Jest całkiem inna przyczyna. To nie dzieje się samo. Tak samo jak druga wojna już światowa nie stała się sama, tylko była zaplanowana i odpowiednie kroki były przez nich poczynione, żeby do tego doszło. Niemcy zostały wrobione w drugą wojnę światową. Rozumiecie? Tak samo jak Ruscy zostali wrobieni w komunizm. Ale zostawmy to. Zajmijmy się religią i genezą stworzenia świata. I pokojową apokalipsą. To jest jedyny ratunek dla nas, kochani. Pamiętajcie, że ja was ostrzegałem. To jest ostatni film. Mój ostatni film do was. Nie wiem, być może nie musimy się spotkać w miejscu zamkniętym. To wszystko kosztuje wynajęcie. Możemy zrobić kilka spotkań przed tym wielkim szkoleniem. Gdzieś w otwartym terenie, tak? Gdzieś jakiś amfiteatr, gdzie po prostu nie trzeba będzie za to płacić. To wszystko kosztuje. Żeby z jakiegokolwiek punktu Polski dojechać, trzeba też zapłacić, tak? Czym dalej, tym to kosztuje więcej. To jest dla Polaków duży wysiłek, bo my jesteśmy naprawdę, mimo tego, że pracujemy, to jesteśmy bardzo zubożałym narodem. Bardzo zubożałym. Także zastanawiam się, jeszcze to ogłoszę, może spróbuję zrobić jakieś spotkanie, wyznaczę czas i miejsce, ale wy musicie przyjść, kochani. Jeżeli wy położycie na to lagę, to nikt nam nie pomoże. Nie pomożą nam Niemcy, nie pomogą nam Ruscy, a już na pewno sojusznik Stany Zjednoczone. Nie wiem, kochani, nie wiem. Jesteście tak ogłupieni głównie przez religię, tak? Głównie przez religię. Poznajcie prawdziwą genezę stworzenia świata. To wam wiele wyjaśni. Jak bardzo jesteście oszukiwani i przez kogo jesteście oszukiwani. Bo to nie dzieje się 100 czy 200 lat. I rozwiązaniem tego, pozytywnym dla nas, jest pokojowa apokalipsa. Macie alternatywę. Albo mogą wam zrobić wojnę, wezwanie do wojska i na front, na mięso armatnie, albo możecie jechać ze mną do Watykanu, do papieża Bergoglio. Pokojowo, rozumiecie? Ostatni termin to jest 18 czerwca, bo aby tam być 21 czerwca, kiedy będzie dokładnie przesilenie letnie. Tam musimy być, na placu tak zwanego Świętego Piotra, czyli podpalacza Rzymu. Widzicie, jak was urobili? Nawet nie wiecie, że to Nieneron podpalił Rzym. Kochani, wtedy nie było ubezpieczeń od nieruchomości. Jaki miał cel w tym? Jaki miał biznes w tym, żeby podpalać sobie swoje własne posiadłości? No żaden. Idiotą też nie był, szaleńcem też nie. Zrobiono z niego później szaleńca. Jak kto to zrobił? Pomyślcie nad tym. Trzymajcie się z Bogiem Słońcem.